Siemka, z tej strony Rezi. Dzisiaj to ja zabieram Fausty na randkę. Oczywiście Fausty nie ma pojęcia, co dziś będziemy robić, a calutki plan na ten dzień wymyśliłem sam. Zapowiada się naprawdę dobry dzień, ale rozpocząłem go źle. Stoimy w korku, jesteśmy spóźnieni, Fausty czeka od 20 minut. Tak nie powinna rozpoczynać się randka. Ale mam nadzieję, że jakoś na to wybaczy. Przypominam, że w tej serii to influencerzy zabierają mnie na randki, o których nie mam pojęcia, dlatego koniecznie zostaw subskrypcję, żeby wiedzieć, co czeka mnie w przyszłości. Dzień dobry! Kurde, żebym to ja czekała na randkę! Chodź. O, jeszcze drzwi zamknięte. Już, proszę bardzo. Siemanko. Cześć. Remigiusz, cześć. Faustyna. Mamy długi dzień przed sobą, więc myślę, że będzie jeszcze dużo przyjemności. I pomimo tej nieprzyjemności, którą jest tak duże spóźnienie, to myślę, że to jakoś się zrekompensujesz. No dobra, no zobaczymy. A oglądasz odcinek z Kasprem? Oglądam. I jak myślisz? Myślę, że go zjem. O, damn! Okej, no dobra. Dobra, widzę, gdzie jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Pod zoo. Dokładnie tak. Wjeżdżamy wejściem służbowym, więc muszę iść się wylegitymować. O kurde, bardzo jestem ciekawa, co przygotował Remek. A czemu akurat tak? Bo dzisiaj będziemy mieli niestandardową aktywność w zoo. Wziąłeś trójkąpielowy? Tak. To dobrze. Dobra, to jest podkrętka, tak? Jezu, lubię tą serię, ale z drugiej strony nienawidzę jej za tą niepewność, którą w sobie mam cały czas. I to, że mi każdy podkręca jakieś rzeczy, a ja wierzę, bo jestem naiwną blondynką. Ej, chodź jeszcze raz przybitej, przepraszam, tak. Siemka. Hejka, cześć. Tak, bardzo miło mi cię poznać. Mi również. Chciałam się ciebie zapytać, no? Jak często zdarzało ci się zabierać swoje były dziewczyny albo koleżanki na randkę do zoo? Nigdy. Okej, okay, czyli pierwszy raz ze mną. To, co dzisiaj będziemy robić, jest turbo, turbo słodko. Dzień dobry. My chyba do pani. Fausty nie wie, co będziemy robić za kilka chwil. Dobra, będziemy karmić zwierzaczki, ale nie wiem jakie, tak. Czy konkretnie te, które... Dobra, nie wiem, nie! Poczekam. Na pewno musisz być bardzo delikatna, spokojna. W tym momencie wygląda jak schody w Harry Potterze, które się... Most do Terabiti. Nie. Ale słodkie. To są lemury, tak? Mhm, lemury. Boże, jak one są. Karmienie lemurów to jest top przeżycie. Nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego, więc nie wiem czego się spodziewać, że zawsze tylko z małpkami jakimiś obcowałam, że tak powiem. Super. I one zupełnie inaczej się zachowywały. Będziemy je karmić. Tak. Patrz, jakie maleństwo ma na plecach. Dobra, mordeczko, ty się tutaj czaisz na to. O Boże, jaka łapka malutka. Cześć. Ale się nie chwycił. Masz, mordeczko. Boże, jakie cute malutkie, co? Ale patrz, jak się czają. Jakby otworzyłam banana i to jest ten moment, w którym one jakby... Ej, on na mnie wszedł. No. Boże, jaki słodziak. A ten, co się czai. Jak zabrał. W ogóle się tego nie spodziewałam, że będziemy robić takie rzeczy. To jest naprawdę bardzo, bardzo urocze. Ej, no one nie chcą do mnie dzisiaj, ewidentnie. Kiedy to się wydarzyło w ogóle? Ty masz lemurka na ramionku. Ej, Boże, jaki... Ej, kiedy to się stało w ogóle? To był atak na mnie. Ale wystraszyła się, widziałem. Ej, ale oczach, w ogóle, no? Ja w ogóle jakby wiecie, nie skapnęłam się, bo liczyłam na to, że będzie jak od klaty mi się. Tak, przestraszyłam się, jakby w ogóle się tego nie spodziewałam w tamtym momencie. Więc śmiesznie po prostu cały czas podchodzi mi tak, tak no. Całą ręką, nie? Jednym normalnie, palcem całą. No, one są naprawdę silne. No patrz. Całą ręką. Mega cute. To było tak słodkie, że ja z chęcią mogłabym to spędzić cały dzień i po prostu z nimi się bawić i coś robić. No dobrze, pędzimy dalej. Czas nas ściga. I co, Fausty, zadowolona? Tak, czasami po mnie nie widać takiej ekscytacji. Może ci się wydawać, że mi się na przykład nie podobało, ale tak nie jest nie. wcale. Nie odczuwam, żeby ci się nie podobało. Też nie oczekuję, wiesz, wybuchów. Ja, wiecie, ja wewnętrznie bardzo dużo też przeżywam i często brakuje mi słów, żeby opisać to, co czuję. Więc ja po prostu wewnętrznie odczuwam takie szczęście, ekscytację. Endorfinki. Tak, i doceniam bardzo wszystko, więc przeżywam to w sobie. Moja droga, jesteśmy w okolicach centrum Wrocławia. Ale nie kierujemy się do centrum. Okej. A myślisz, że jesteś romantykiem? Tak, uważam się za romantyka. Jak to okazuje, uważam, że na wiele sposobów się da. Od bardzo malutkich rzeczy, które wcale nie muszą kosztować, ani wyglądać. Po większe, oczywiście fajniejsze, jak najbardziej. Ja tak, ja jestem, nie? Bardzo romantyczna. Myślałem. I ja bardzo się cieszę z małych rzeczy. I dla mnie faktycznie nie ma znaczenia skala i pieniądze i w ogóle. Naprawdę bardzo drobne rzeczy mnie cieszą. Tak jak wiesz, na przykład, nie wiem, zrobienie komuś herbaty, bo ktoś się źle czuje, nie? Takie drobne rzeczy. Ktoś jest chory, przywiezienie mu rosoli.
są. Tak, no na przykład. A potem Remek zabrał mnie na łódkę. Jest totalnie romantycznie. Totalnie romantycznie. No o to chodziło, nie? Tak, fajnie. Bardzo się cieszę, bo gdzieś takim zawsze moim marzeniem w głowie było na przykład pojechać do Wenecji i tam tak samo, wiesz, gondolą popływać i mieć właśnie jakąś kolację na takiej gondoli. Totalnie romantyczny klimat. I to jest trochę podobne do tego. Wiem, że jeszcze na tą Wenecję muszę poczekać. Wersja polska. To jest wersja polska i naprawdę jest. Ale będzie fajnie. Podkreślam, bezalkoholowe zdrówko. Tak jest. A jak stokarz się zawsze patrzysz w oczy? Zawsze. Ja też, moi znajomi tego naprawdę? Nie praktykują i zawsze uczę. Ja pierdzielę, dziewczyno. Ja tak ludzi szkolę od tego patrzenia się w oczy. To jest dla was mała lekcja. Jeśli z kimś pijecie, jeśli z kimś spędzacie czas i robicie to w taki sposób, zdrowie. To jest słabe. Tak. Zawsze musisz spojrzeć w oczy, dokładnie. Bo wtedy szczerze życzysz zdrowia. Tak. I to jest turbo ważne. Tak. Turbo ważne. Smacznego, moja droga. Piękne okoliczności, więc musi być dobre. Jakbyś miał wymienić cechy idealnej dla ciebie dziewczyny, jakie by to były cechy? Lubię pewność siebie, taką nieprzesadzoną. Lubię, gdy kobieta potrafi przyjąć inicjatywę. Lubię, gdy jest taka sharp intelektualnie. Jeśli chodzi o mądrość i o wiedzę, to jest to super rzecz. One intrygują i to jest fajne. Jest tego dużo więcej, oczywiście. No, ja wiem, dlatego. Lubię sporty na przykład, więc nie wyobrażam sobie partnerki, która by uciekała od sportów i nie lubiłaby ich. Jest tego jeszcze trochę. Tu tak monolog mógłbym teraz strzelić taki, że zazwyczaj, że Remigiusz już ma tyle wymóg, no nic z tych rzeczy, to jest wszystko miks, nie? No wiadomo, wiadomo. Jeśli chodzi o moje życie i doświadczenie, to trafiły mi się w życiu bardzo różne kobiety i każda z nich miała coś innego w sobie, co przykuło moją uwagę i tak też uważam, jeśli chodzi o ludzi, że każdy ma coś w sobie takiego, co jest unikatowe i to jest piękne, uważam. Ładnie powiedziane bardzo. Dobre jedzonko. Myślałem, że głodny nie jestem, taką miałem obawę, ale jednak dobrze, że zjadamy, bo za jakiś czas będziemy się musieli pośpieszyć. Masz coś takiego, że woda daje ci taki spokój? Masz ale coś? Nie tylko spokój, nie, no tak, też adrenalinę też, tak, nie? Tak, skuter wodny i skakanie 2 metry w powietrze, no z skuterem, tak. To jest też coś, co... Fajnie. Więc jest i spokój, i adrenalina, da się i to, i to. W takim razie pewnie bolisz bardziej morze niż góry. Tak. No, definitywnie ja woda, ale góry też lubię. Ja zdecydowanie woda, nie przepadam za bardzo za górami. Się bardzo cieszę. Czy Kacper nie rzuci na randkę w góry? Chciałam teraz powiedzieć, że właśnie Kacper mi pokazał te góry z innej strony i też mnie tak zachęcił do tego, żeby jednak spróbować na przykład kiedyś pójść na jakąś taką, na jakiś szlak, bo nigdy nie byłam. Może byłam w szkole, jak byłam na jakichś wycieczkach, ale wiesz, to była bardziej męczarnia, żeby iść z całą grupą. Cieszę się, że do niczego cię nie muszę zmuszać. W ogóle na tych randkach ja się daję totalnie ponieść moim romantycznym emocjom, które mam w sobie, przez co może się zdawać momentami, że mam totalnie głowę w chmurach. Naprawdę złapałam taką chillerę, że nie chce mi się teraz stąd wstawać w ogóle. Super. Jestem taka bardzo, bardzo wyluzowana, bez stresu. Czuję się bardzo dobrze. To miało właśnie być takie błogie. Dziękuję bardzo. Oj, nie dziękuję. Jeszcze dużo przed nami. Czy jest coś, czego w życiu bardzo żałujesz? Kiedyś przeczytałem taki fajny cytat bardzo mądrego człowieka i bardzo się pod tym podpisuję i zawsze to mówię, gdy ktoś mnie o to pyta. Żałuję rzeczy w życiu, których nie zrobiłem. A myślisz, że aktualnie w życiu czujesz się szczęśliwy będąc sam, czy jednak brakuje ci bliskości i szukasz, powiedzmy, drugiej połówki? Czuję się szczęśliwy, ale doskwiera mi trochę samotności, przyznaję, bo spędziłem w życiu 11 lat w związkach łącznie. Jestem trochę wychowany do trybu życia z kobietą, muszę przyznać. Więc jest to coś takiego, co czasem gdzieś tam mnie uderzy albo doskwiera delikatnie, ale overall jestem szczęśliwy i wiem, że przyjdzie czas, kiedy sam już nie będę. Dobrze, moja droga, podłączam telefon i za chwileczkę zobaczysz pewną rzecz. Jak długo pojedziemy? Odejm! 2 godziny. Ej, ja w ogóle nie byłam na to gotowa. Raczej nie jedziemy gdzieś bliżej granicy. Nie. Nic już nie mówię. Nie. Toaletka. Jedziemy na stację. Tak, stacja koniecznie. Wspaniale, chcę zapłacić za paliwo. Nie pozwolę jej. Bo niby jej nagrywka i w ogóle. Ale ja się wczułem w tą randkę. Nie dam zapłacić kobiecie za paliwo do mojego samochodu. Nie ma takiej opcji. I ona się w ogóle nie spodziewa tego, co ją czeka. Teraz tankujemy, jesteśmy jeszcze we Wrocławiu i nasz cel to... Ale jest podjarana. Jest podjarana, widać to. Ja jej nie znam prywatnie tak dobrze. Po prostu się mijaliśmy gdzieś tam w pracy. I widać to po jej uśmiechu, że ona się po prostu serio cieszy. Jeśli to jest szczere, to mega się cieszę. Witam.
Ej, chcesz coś do picia może? Słuchaj, ja się wczułem w tą randkę i to ja zapaliłem. Nie, nie. Dzień ja dobry. Bardzo proszę nie pozwolić jej zapłacić za paliwko. Ale rzeczywiście, że tak. Będzie na fakturkę i stanowisko numer 5. Czemu odrzucona? Pan jest po mojej stronie. Co jest grane? To jest... Dobra. Może być woda i paliwo, ale tylko za na fakturce tylko paliwko, no. Nie mam wyjścia w tym momencie. Ej, w ogóle to było bardzo sprytne, bo ja w ogóle zamieszkły czasy, kiedy ja wkładam kartę, jakby teraz już wiesz, tylko przykładam teraz za każdą. Teraz już po prostu nie przyłożyć, bo już jest złożone. Nie ma szans, no nie, następnym razem ja płacę. Fausty, jak się czujesz po pierwszych 2 godzinkach? Randki. Cieszę się, że wybraliśmy się na ten rejs, ponieważ on spowodował, że się bardzo wyluzowałam. Bardzo jestem pozytywnie zaskoczona Remkiem. To zabrzmi trochę dziwnie, ale ja troszeczkę się na początku stresowałam ze względu na to, że to jest osoba, którą ja oglądałam od najmłodszych lat. To była jedna z tych pierwszych osób na YouTubie, którą oglądałam, więc gdzieś pojawił się ten stres. Ale bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że to spotkanie właśnie wygląda tak, że w ogóle o tym nie myślimy, kim jesteśmy na co dzień, tak powiem. Tylko, że płyniemy sobie taką mega fajną falą, taką falą inną totalnie, taką jakbyśmy byli po prostu znajomymi, więc fajnie. Jestem ciekawa, co jeszcze dzisiaj będziemy robić, bo widać, że Remek bardzo się przygotował i to też bardzo gdzieś tam doceniam. No i muszę przyznać jedną mega rzecz, jakby ma przepiękne oczy. Ja kocham utrzymywać kontakt wzrokowy, a on ma tak ładne oczy. Fajnie bardzo. Jesteśmy we Wrocku, jest 14.30. O 16.30 musimy być w Jeleniej Górze, żeby zdążyć na zbiórkę przed lotem balonem. Lecimy, bo czas tyka. Ja się bardzo bezpiecznie, dlatego tak jest, że... Bo faktycznie widzowie tego nie wiecie, ale pilnęłam się przez ostatnią godzinę. Oj, wiedzą. Okej. Ale to było turbo słodkie. Jestem ciekawa, co wymyśliłeś. Nic mi do głowy nie przychodzi i jestem ciekawa, co to jest w ogóle za rodzaj aktywności. Właśnie minęliśmy wielki baner miasta. I nie spojrzę. Akurat był po lewej stronie. Ale zaraz zobaczysz pewnie. Jeśli topografia ci nie zdradza i ten wielki baner, na którym znowu było napisane, to okej. What the fuck, nie zauważyłam. Nie zaraz. Dobra, wiem. Kropiczka. Wiem, gdzie jesteśmy, nigdy tu nie byłam. Gdzie jesteśmy? W Jeleniej Górze. Zgadza się. Totalnie, nigdy tu nie byłam. A wyobrażasz sobie swoją przyszłość w Polsce, czy gdzieś za granicą? To i to. Jeszcze długo w Polsce, ale taką, na taką już starość. Starość, może nie taką aż starość, bo zaraz się okaże, że swoich rodziców obrażę, ale tak blisko 60, może trochę wcześniej, już z chęcią bym był gdzie indziej. Dobrze, moi drodzy, szybki change. Za chwileczkę też Fausti powiemy, żeby się mogła przebrać, żeby dobry outfitik wrzucić, no bo co jak co, balonem nie lata się na co dzień i tam siądą naprawdę fajne foty. Okej, lepiej, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kacper w poprzedniej randce zrobił na samym początku, ja to robię w odpowiednim momencie, bo już wcześniej byłem wyperfumowany. Oczywiście przebraliśmy się, ja dużo perfum używam, od razu mówię, ja jestem walnięty na tym punkcie i bardzo lubię. Więc outfitik jest, ogarnięty jestem, jeszcze szybko siczku zrobimy i mówimy Fausti, że powoli jesteśmy gotowi. Będziemy jechali zaraz na lokację, gdzie jest cała zbiórka, jest wszystko aktualne, więc nie ma stresu. O, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Coś to za przystojniak. Słuchaj, no, założyłem koszulę, nie bez powodu. Też outficik musisz przebrać, bo lemurki swoje zrobiły, więc na spokojnie się przebierzesz. Wziąłem jeszcze troszeczkę. No jak partner. A, jak zauważyła! A teraz powiedz mi, który perfum lepszy, Kacper czy mój? A nie pamiętam niestety Kacpra. Czyli, no jak nie pamiętasz, czyli był słaby, Kacper. On musi zapaść w pamięci. Idź się śmiało przebrać. Ale czekaj, nie powiedziałeś mi w co. No masz drugi outfit. Okej, czyli taki ten elegancki. Bardziej elegancki, taki, żeby widzisz, jak wyglądam. Tak. Jestem, wiesz, tak można powiedzieć letnio, ale jednak koszula. Będzie dobrze. Nie chcę ci zdradzać. Dobra. Wierzę, że ten outfitik się odnajdzie. Dobra, słuchajcie, mój fitik prezentuje się w następujący sposób. No kolorystycznie niestety nie wyglądam jak Remek. Nasze kolory do siebie nie pasują za bardzo. Perfum u mnie siedzi, jest kieca. Myślę, że jest git. Oceńcie sami i napiszcie w komentarzu, ale ja się czuję bardzo slay i tak jakby po prostu każdy na mnie patrzy. Kolorystycznie trochę nie pasujemy, ale... No to nie problem. Fajnie. Ja się jaram, papiercie. Co robimy? No co byś tak chciała wiedzieć, co my robimy? Nie wiem, no wiesz, odwaliłam się i teraz... Nie wiem. No słuchaj, no i pięknie wyglądasz, no i co w tym... Dziękuję bardzo. Coś trzeba robić, żeby... No nie, wyglądasz pięknie, bez okazji też możesz wyglądać pięknie. Okej. Bardzo miłe, dziękuję. Okej, czyli mamy do celu 3 minuty, czyli bardzo blisko. Bardzo blisko, ale to jeszcze nie jest docelowy cel. To jest pośredni punkt, bo będziemy musieli przejść kurs.
I tylko tyle chciałem powiedzieć. Co? Jestem tak ubrana i muszę kurs przejść. No. Jak jestem na ogół blondynką, jestem trochę kumata mimo wszystko. Jesteś kumata, to już dobrze. Ale jakby nic do głowy mi nie przychodzi. Dobra, domyślam się. Ale nie powiem. Nawet nie pytaj, bo ci nie powiem i nie zdradzę z twoją twarzą. A ja po prostu, jak już to zobaczę, to powiem, czy pomyślałam o tym. Okej. Czemu ci wszyscy ludzie są ubrani jakby... Moje niezależna stylowa. Oni są ubrani wygodniej. Słuchaj, ja też jestem ubrany, nie jesteś tym sama, nie przejmuj się. Za chwileczkę wracamy. Chore, nie wiem w ogóle o co chodzi. No dobrze, wszystko aktualne. Pogadałem z ludźmi i tak czy siak się dowiesz wcześniej. I to dosłownie zaraz, więc już tego nie ukryjemy. Wymaga to tego przygotowania, więc nie ukryjemy tego faktu. Okay, więc okay. Będziemy musieli... Momencik, nagrywamy. Aha, proszę, tak, my na lot, oczywiście. O nie, zdradziłem już. Już idziemy, tak, już idziemy. Mamy iść? Lot balonem. Nie! Tak. Nie! Na zachód słońca. Nie! Nie! Nie, naprawdę? Tak, ale to... Dobra, ale zachód jest za jakieś... To długo trwa wszystko. Come on. Wow, co miałem jest grane. Miałem turbo nadzieję, że uda się to zrobić w taki sposób, że zobaczysz... Dziękuję. ...na polanie balon i powiem, lecimy balonem. Ale jest, wiesz, BHP cały i tak dalej, musimy to przejść. Fajnie się jaram, mega się jaram. Do mnie, jakby ja jeszcze... Ja też jeszcze nie leciałem. Nigdy? Nigdy. Wow. Kapadocja jest moim celem w Turcji. To samo. No, totalnie. Ale to z przyszłości, dziś mamy rozgrzewkę w Polsce. Wow. Ale spodziewałaś się? Co miałaś na myśli? Pomyślałam, że właśnie może coś takiego innego, jakiś w ogóle taniec mi przyszedł na początku do głowy. A mówię, po co aż tutaj jechać na taniec? Więc stwierdziłam, że jest tutaj jakaś atrakcja w stylu, nie wiem, najlepszy, nie wiem, mistrz polski w robieniu koktajli i drinku. Dobra, może taki kurs. Jestem niesamowicie podjarana, podekscytowana i taka szczęśliwa po prostu, bo zawsze to moim marzeniem i ja czuję, wiecie, ja jestem beksa, ja jestem taka bardzo miękka i coś czuję, że po prostu jeżeli zobaczę ten zachód słońca z balonu, co było zawsze moim marzeniem, to po prostu się rozkleję. Boże, super. Jestem taka szczęśliwa. Ja czuję, że w ogóle po prostu się rozkleję. No, tak to jest potencjał pod to dzisiaj. To jest miejsce idealne do oświadczenia się komuś. Moim zdaniem, jeżeli prywatny udałoby lot, się tak. Prywatny lot. Prywatny lot, tak. Tyle byłem od prywatnego lotu. Ale grupowy też uważam, że zrobi super robotę. A prywatny zostawię ci na twoją prawdziwą sytuację z twoim narzeczonym. O ile się taki pojawi kiedykolwiek. Chciałabym ci powiedzieć, że zdałam sobie przed chwilą sprawę z tego, że to jest jedno z moich największych marzeń i naprawdę jakby powoli im bliżej jakby jesteśmy w celu, tym bardziej to do mnie dociera, chociaż nadal jeszcze nie do końca. Są my na polu. Zaraz lecimy. Dotarliśmy właśnie na miejsce, skąd prawdopodobnie będzie puszczany nasz balonik, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa. Zapowiada się piękny wieczór. A myślisz, że mógłbyś stworzyć związek z influencerką, czy bardziej cenisz sobie prywatność i wolałbyś być w związku, który nie byłby publiczny? Druga opcja. Związek, który nie byłby publiczny? W sensie na pewno nie bardzo publiczny, nie? Coś tam fajnie jest pokazać, bo też krycie się przynosi też negatywy pewne, nie? Że mogłoby w końcu prędzej czy później gdzieś tam wpłynąć na ten związek, że ej, dlaczego mnie ukrywasz, nie? Więc będąc z kimś, nie wyobrażam sobie tego kryć, ale nie wyobrażam sobie też dzielić każdej chwili w internecie. To jest ta intymność, o której mówię, nie? Ona jest fajna. A myślisz, że będąc w związku z influencerką, da się zachować tą prywatność? Tak, myślę, że się da. I myślisz, że mógłbyś być w takim związku? No myślę, że mógłbym. No, nie jestem w stanie tego dzisiaj za mocno przewidzieć, nie? W sensie wszystko od tej osoby zależy. Wiesz, ja też jestem influencerem, ale też potrafię zadbać o swoją prywatność wystarczająco dobrze, co mnie kontentuje, nie? I to są krowy w tle? No. Zobacz, jak dużo krów. A, nie, to są tak, krowy? To są krowy, no. Właśnie tak się obróciłem, bo słyszałem, jak krowa tam daje głośno. Patrzę i tam jest całe stado krów. Zobacz, jaki długi jest ten balon. Mój się dalej nie kończy. Jaki on będzie wielki! On nie jest taki gruby, jak myślałem. Wydaje się być cienki. Warto było podejść. Ogromne. To jest niesamowite. Nie wyobrażałam sobie, jak ogromny jest taki balon na żywo i jestem pewna, że film tego nie odda tej wielkości. Tam normalnie jest jedna wielka hala, na przykład do tenisa, myślę, na spokojnie. A tam w ogóle panowie ochotnicy trzymają linę. Nie, no to jest ogromne. Nie mogę się doczekać, jak tam wejdziemy! Dobra! Okej, to się już dzieje powoli. Nie,
misja foto, a czy się udało, musicie wpaść na Instagrama i zobaczyć. Wbijać na nasze Instagramy, koniecznie. Jest turbo gorąco, bo palnik jest ogromny, spójrz. I ten zachód będzie przepiękny. Właściwie jako influencer powinnam cały czas robić fotki, no nie? A mam taki moment, że nie chcę. Mam teraz taki coś, że ja chcę zrobiłem jak gdyby... kilka i chcę patrzeć. Tak, ja chcę patrzeć i się tym przeżywać po prostu... ten moment. Tak, nie? Dokładnie. Niesamowite. Dziękuję, Remek. Niesamowite przeżycie. Ja pierdolę, rozpływam się ze słodkości, naprawdę. Naprawdę dzisiejszy dzień uświadomił mi, że ja naprawdę chcę, żeby tak wyglądały moje zaręczyny. To jest chore. Ja w ogóle, wiecie, myślałam zawsze nie, po co, jakby i tak dalej. A teraz mam takie... Chcemy coś powiedzieć i czeka... O. Turcja, Kapadocja, Faust już jest przekonana. Na pewno odpowiem tak, więc... Pierwszy raz, jak próbujesz nowej rzeczy, to jest to niezapomniane uczucie, więc wydaje mi się, że drugim razem jest trochę ale inaczej. Ale prywatny lot, to Kapadocja, 40 baum dookoła. No, to musi być niesamowite. I zupełnie inny wygląd, w sensie... No i zupełnie inne widoki, tam są kaniony. Tak, no, tam jest pięknie. Więc to trochę inaczej to wygląda. Jest cudownie. Cieszę się. No chyba o to chodziło. Tą pilotka. Wow! Nice! Ale to było super. Cudowne. Co za kto? Poczekam. Kozak. I skok. Dziękuję. To było chyba dziękuję. Dobre. Mamy jeszcze jedną rzecz na dzisiaj przed sobą zaplanowaną. I podpowiem tylko, że po dzisiejszej atrakcji pod tytułem Balon, na której się zgrzaliśmy i rozemocjonowaliśmy totalnie, to nasza destynacja będzie idealna na zakończenie całego dzisiejszego dnia. Tak? Tak. Gdzie perfekto. I wydaje mi się, że strzeliłem w dziesiątkę, jeśli chodzi o balon i o ten feeling, jaki tam się dział na górze. I nadal jeszcze w nas jest, to widać, że to buzuje Faust, nie? To, co miało być główną atrakcją, rzeczywiście dowiozło i było. I obserwowałem Faust, jak się zachowuje, jak to przeżywa. I widać było turbo szczere, po prostu szczęście. Chodzące, uśmiechnięte szczęście. A raczej stojące, bo tam chodzić się nie dało za bardzo, ale cały czas była turbo szczęśliwa. Więc chyba o to chodziło. Po wylądowaniu czeka nas chrzest. Niech ci palnik nigdy nie zgasi nad głową. Bezpiecznych lądowań. I witaj w gronie wołowiarzy. Dzięki. Dziękuję bardzo. To stresuje, ale bardziej niż ogień to krepnięcie. To ja może. Niech ci palnik nigdy nie zgasi nad głową. Jestem pochrzcina. I witaj w gronie wołowiarzy. Młoda damo, zapraszam. W ogóle widzowie, taki fun fact. Dzisiaj jest zabawny dość. Musiałam zostawić na cały dzień gdzieś auto we Wrocławiu, no nie? No bo jeżdżę dzisiaj z Remkiem, więc musiałam gdzieś swoje auto zostawić. I zostawiłam na parkingu. I w tym aucie jest walizka, kosmetyki, no wszystko jakby wiecie, co jest mi powiedzmy najpotrzebniejsze. Ale nie sprawdziłam, do której parking jest czynny, bo byłam pewna, że 24 godziny na nowe. I wiecie, do której był? Do 20. I otwierają go o 8:30, więc na szczęście mam tylko... A, więc na szczęście wziąłam sobie kosmetyczkę i soczewki na zmianę i jakoś ale... przeżyję. A nie chcemy po to auto teraz skoczyć? Kochany, tam jest brama i nie wiedziesz. Jakim cudem? No jest brama i nie wiedziesz. No ja już za parking znalazłaś. No beznadziejny. Rano karmiliśmy lemury. Potem pojechaliśmy na fajny jachcik i obiadek na jachcie. Mhm. Potem pojechaliśmy do Jeleniej Góry, żeby zobaczyć zachód słońca z powietrza z balonu. I naturalną koleją rzeczy będzie to, że dzisiejszy wieczór kończy się tu. Ah.
Aha! Też wysoko. Balonem byliśmy wyżej, ale jest to najwyższy apartamentowiec w Polsce, który ma najbliżej do balona, na którym dzisiaj byliśmy. Więc tam idziemy. Nieźle, jakby. Przyznam się, że mijając już to miejsce, przeszło mi przez myśl, może Sky Tower, ale chyba nie, chyba nie. Przejechałem obok mimochodem totalnie. Faustyn! Poczekaj na mnie. Proszę, poczekaj na mnie. Faustyn! No, już nie, nie rób jeszcze jednego kruka. No nie! Ty jesteś już, super. No nawet ty na mnie nie zaczekaj, bo na mnie odwróciłeś. Dobry wieczór. Daj nam minutkę, kochana. Nie podglądaj. Czekaj, czekaj. Nice. Yeah. Jak zgasisz wszystkie światła, zostawisz tylko ambient, wchodzisz tu i widzisz cały Wrocław. Ja pierdzielę. Stary. Sukces! Mamy ambient, mamy gwiazdy nad nami, jest kozak, mamy wannę, mamy widok, jest wszystko. Możemy zaprosić Fausty do środka. Okay. Boję się, jak weszłam w jakieś ciemności zimne. No, weszłaś do ciemności. O, i ty będziesz mogła zobaczyć miejsce, w którym się właśnie teraz znajdujemy na sam koniec dzisiejszej randki. Możesz otworzyć oczy. O Boże, jak to jest pięknie! Tak sobie wyobraź scenariusz, który będzie realizowany za niecałe 30 minut. Ale nie sama! No nie sama! No okej! Okay. Strój kąpielowy. No elegancko. No jak zgasimy światła i pozbędziemy się reflektorów. I operatora. Mogę iść do samochodu. Wiecie, że ja tu śpię jakby serio dzisiaj? Tak? Mhm. Tak? Tutaj. Słuchajcie, tutaj nie będę z tobą spał, bo pojadę do swojego domku, ale spędzimy tu jeszcze dobrych kilka chwil. Ale cool! Zaczynam rozumieć cenę tego apartamentu. Ej, nie, czekaj, czekaj. Wow! Okej! Bardzo. Ej, naprawdę jest kozak. Jest mega. Zazdroszczę tej nocy tutaj. Ja proszę wam bardzo. Słuchaj no, częstuj się. Tak jest, dziękuję za ten piękny dzisiejszy dzień, te piękne randeczki. Było bardzo, bardzo fajnie. Wiesz co sobie jeszcze pomyślałem, że jeśli w tym zacnym apartamencie zamówiłbym jakąś wykwintną kolację, która byłaby z krewetkami, cholera wie czym, to by to straciło vibe i uznałem, że trzeba zamówić po prostu pizzkę. I że to będzie miało o wiele fajniejszy vibe, niżeli makaron z krewetkami w sosie ze złota i czterema karatami. Byłoby to również romantyczne, tak. Ale ta pizza prowadzi taki pizzka, dokładnie. Pizzka w tej wannie z dróbeczką jest the best, uważam. Yes. Jak oceniasz Fausti? Czy po spędzeniu z nią tyle czasu możesz powiedzieć o niej coś więcej? Jak najbardziej. Fausti jest naprawdę fajną dziewczyną. Taka jaka jest przed kamerą, taka też wydaje się być prywatnie i odczułem to dzisiaj bardzo. Oczywiście to potrzeba więcej czasu, żeby się lepiej poznać, ale definitywnie mogę stwierdzić, że jest fajną dziewczyną. Bardzo poukładaną, kumatą, jest taka sharpness i jest bystra w komunikatach, w dyskusji. Szybko reaguje, to jest spoko. I wydaje się, że ona jest jedną z tych osób, które są fajnie wychowane, wiedzą co jest dobre, co jest złe, wiedzą co jest czarne, co jest białe i to jest bardzo spoko. Myślę, że tak. Że poznałam go dużo, dużo bardziej. Tak jak dzisiaj nawet rozmawialiśmy w ciągu dnia. Jedyna okazja, kiedy mogliśmy porozmawiać ze sobą, to było twoje 5 minut, ale wiadomo, że to wszystko wyglądało wtedy zupełnie inaczej. Więc tak, myślę, że mogę zdecydowanie więcej o nim powiedzieć i to takich bardzo fajnych, pozytywnych rzeczy. Opisz Remka w 3 słowach. Troskliwy, tak mi się wydaje. Przynajmniej w stosunku do mnie był bardzo troskliwy, taki opiekuńczy, uparty. To widać od razu, to jakby totalnie jest on. I śmieszny. Dla mnie jest śmieszny, zabawny. Może nie śmieszny, zabawny. Po prostu ma fajne taktyki. Odważna, pewna siebie, inteligentna. Tak mi się wydaje, że to będzie dobry opis też jej. Inteligentna. Czy wyskoczyłbyś z nią jeszcze raz na randkę? Mógłbym. Dobrze ten czas spędziłem. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest szczera opinia. Fajna dziewczyna, dobrze spędzony czas. No też mieliśmy turbo atrakcję dzisiaj. Jesteśmy nastymulowani, może nawet trochę przestymulowani. Ten dzień był długi. Ale tak, jak najbardziej dobrze spędzony czas. Myślę, że mogłabym. Może, znaczy nie wiem, czy na randkę. Może bardziej na jakieś takie spotkanka, na jakieś jedzonko i w ogóle. Ale w sumie może na randkę. Czy jest coś, czym cię zaskoczył pozytywnie? Ty mnie zaskoczył bardzo, bardzo
bardzo pozytywnie, że jest taki opiekuńczy, troskliwy, no zorganizowany niesamowicie. Bardzo imponuje mi tym, że ma taką wiedzę na różne tematy i że jest ogarnięty życiowo. I w sumie bardzo zaskoczył mnie pozytywnie wiedzą dotyczącą sztuki. Wiecie, ja nie jestem jakimś freakiem sztukowym, w ogóle się tam na tym aż tak nie znam. A on zna jakieś takie fajne podstawy, więc fajnie, bo mieliśmy dużo tematów do rozmów i po prostu jestem ciekawa, jakie tematy by się jeszcze pojawiły w najbliższym czasie. No chyba tymi prywatnymi rozmowami pomiędzy kamerą to jednak też jest coś, co dużo mówi o człowieku, bo można się uzewnętrznić, a kamera zawsze jednak powoduje, że ten tor dyskusji jest okraszony w pewien sposób dla kamery. Więc bardzo fajne w tym wszystkim jest to, jak dobrze ma poukładane w głowie. I to jest super. Czy podoba ci się Remek? Jest przystojny, to trzeba przyznać. Ma piękne oczy, jakby naprawdę jego oczy są przepiękne. Jest atrakcyjny bardzo z wyglądu, przystojny. Też ma fajny charakter, więc chyba można powiedzieć, że mi się podoba. Jest naprawdę piękną dziewczyną, więc jak najbardziej jest definitywnie w grupie tych fajnych. Mam do was ostatnie pytanie, na które musicie odpowiedzieć na 3-4. I czy waszym zdaniem była to prawdziwa randka? 3-4. Nie.